Dzień dobry, dzień dobry raz jeszcze. Witam serdecznie. Grzegorz Kutnik z tej strony się kłania z Gór Świętokrzyskich. Raz jeszcze mam przyjemność i przywilej ogromny oczywiście mówić do Was o wyjątkowym projekcie, o wyjątkowej firmie i wierzę ogromnie, że to, co Pani Ewa tutaj napisała, co nie ukrywam, spowodowało uśmiech na mojej buzi, to dokładnie to wizja, może nie tak końca w jakimś sensie, ale wizja tego, co przed nami. Tym bardziej patrząc na świeże informacje związane z firmą, ze Skyward Community. Wyjątkowa sprawa, co się aktualnie dzieje. Na pewno śledzicie te aktualności. Na pewno wiecie, że w ostatnim czasie Anatolij Junicki pomówił trochę do nas, przekazał fajnych, ciekawych kilka rzeczy. No a z takich gdzieś tam przyszłościowych aktualności, no to to, że studenci bodajże, no Białorusi, tak, Mińska i gdzieś tam pewnie okolic bądź innych miast zawitali do firmy. No i jak to nasz wspaniały projektant Anatolij Junicki wspomniał, nie rozumieją wszyscy do końca być może naszej wizji, no więc stworzymy te nasze szkoły i być może przez szkoły dostarczymy oczywiście większej wartości, zarówno tej technologicznej, jak i tej, gdzieś tam patrząc na tą wizję całą tego projektu. No i tak naprawdę patrząc i wiedząc o tym, co się dzieje, jesteśmy w stanie i tutaj zdecydowanie sugeruję, żeby się nad tym skupić, żeby o tych społecznościach mówić dalej, tak? I o tym dzisiaj będę Wam opowiadał, o tym biznesie, jakim jest Skyway, jeśli chodzi o sieci, tworzenie tych sieci. I wierzę, że może nie wszyscy, ale no wszyscy życzylibyśmy sobie tego, że wszyscy, z którymi rozmawiamy, żeby ponieśli tą wizję dalej. I wiemy oczywiście, że to nie do końca jest takie proste, jakby się mogło wydawać, bo samo mówienie o projekcie nie zawsze starczy, nie zawsze wystarczy do tego, żeby iść po prostu krok dalej. Więc tutaj postaram Wam się dzisiaj kilka case'ów, kilka fajnych informacji przekazać. Wierzę, że coś z tego zabierzecie dla siebie i dla swoich zespołów i będziemy mogli dalej rozwijać na przykład między innymi ten rodzaj przedstawienia, jeśli chodzi o duplikację. Więc raz jeszcze tutaj mój slajd. Mam na imię Grzegorz Hutnik i w firmie jestem od 2016 roku i od tamtej pory tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, nie tylko w firmie, a też oczywiście w moim życiu i będę się Wam tutaj starał przekazać kilka ciekawych informacji, jeśli chodzi o budowanie zespołu. Więc wiemy oczywiście, że Skyway to komunikacja, to biznes komunikacyjny i transportowy, wyjątkowy, tak jak dla mnie, prawdopodobnie dla Was, jeśli tutaj jesteście. Natomiast żebyśmy oczywiście mogli z tego skorzystać jeszcze przed wejściem na giełdę, fajnie byłoby oczywiście, gdybyśmy mogli o tym projekcie pomówić, tak? I pomówić z ludźmi, których spotykamy. Tak naprawdę ja przez lata obecny w marketingach, może nie tak różnego rodzaju, ale ogólnie w marketingu rekomendacyjnym, bo zawsze wcześniej czy później mowa o sprzedaży, tak? Czy to sprzedaży produktów, czy sprzedaży usług, tak? Natomiast zawsze w pierwszej kolejności musimy pamiętać o tym, że sprzedajemy tak naprawdę siebie, tak? W jakimś sensie oczywiście. Więc to, jak sugerujemy, tak? Żeby o tym wszystkim mówić, to sugerujemy, żeby mówić o firmie przynajmniej pięciu pierwszym osobom, oczywiście w pierwszej linii tak naprawdę, w tej pierwszej linii, gdzie macie już zweryfikowanego człowieka. Coś tutaj głośniej, tak? Głośniej, głośniej. Czyli tam zweryfikowany człowiek, czyli nie tylko ten, który zapisał się do firmy, tylko ten, który podjął wyzwanie i który podjął decyzję, tak, żeby cokolwiek jakby w tej firmie zrobić, czyli nie tylko płacić raty, ale też płacić
swoim czasem, czyli poświęcać tego czasu trochę więcej na to, żebyśmy mogli z nim przepracować pewne aspekty, przepracować z nim pewne punkty, tak, i żebyśmy mogli dalej rozwijać swoje struktury. Więc ja uważam, że pierwszych pięć osób, tak, z którymi się spotykamy, z nimi tam skupiamy swoją uwagę, z nimi pracujemy. I tak naprawdę wcześniej czy później z tych pięciu osób, oczywiście w pewnym momencie może się okazać, że jedna, dwie z tych osób się oczywiście wykruszy, ale gdzieś w drugiej czy trzeciej linii pojawi się kolejna osoba, która, jak to historia się lubi powtarzać, i niejednokrotnie wiemy, wy też na pewno takie sytuacje znacie, że jak to mówią, uczeń przerósł mistrza, i tak się po prostu dzieje. I to jest naturalna konsekwencja wykonywanych konkretnie czynności. I oczywiście do tego zachęcam. To, jak można byłoby o tym opowiedzieć, to w punktach oczywiście jak opowiedzieć o tym projekcie, tak? Czyli najistotniejsze jest system komunikacji w pracy, w sieci, żebyśmy mogli uczestniczyć w szkoleniach, seminariach i tak naprawdę to, do czego jesteśmy wręcz zobowiązani, tak? To do tego, żeby nauczyć tych ludzi w pewnym sensie systemu, tak? To, co można właśnie konkretnie powielać, to właśnie system. Nasi klienci czy nasi partnerzy muszą nauczyć się zapraszać swoich potencjalnych klientów na spotkania, webinary, prezentacje publiczne, tak jak te dzisiaj. Może ta nie do końca dla tych nowych zupełnie osób, natomiast nieznających projektu, natomiast jeśli chodzi o kolejny punkt, to jak najbardziej możemy tych ludzi zapraszać tutaj na przykład na tego typu duplikacje. Po zakończeniu webinaru trzeba zadzwonić oczywiście do takiego partnera czy zainteresowanego, zapytać, czego potrzebują, czy mają jakieś dodatkowe pytania, tak, i koniecznie umówić się na kolejne spotkanie lub bezpośrednio go po prostu zarejestrować. Więc jeśli chodzi o nas, to tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za tą osobę, która do nas przychodzi. Więc mamy siedem takich, można powiedzieć, przepraszam, sześć, siedem takich po prostu kluczowych zadań tak naprawdę dla nas samych. Więc wyznaczanie celów to pierwszy punkt, lista osób, kontaktów, planowanie czasu, zaproszenie na spotkanie, prezentacja, wspieranie oczywiście w każdym możliwym momencie. I to jest bardzo ważne, że rejestrując tych klientów, musimy być gotowi wziąć za nich odpowiedzialność, wyjaśnić im, na czym polega rozwój, tak? Czego ich nauczymy w tym biznesie, czy czego się ogólnie nauczą, jeśli chodzi o przekaz naszych umiejętności, tak? To jest istotne, żeby każdy sponsor, musimy po prostu zrozumieć kilka tych prostych punktów, które są bardzo, bardzo istotne. Oczywiście zbijanie obiekcji, punkt numer 7, to jeden z ważniejszych oczywiście aspektów, z którymi tak naprawdę w dużej części musimy sobie sami poradzić, ponieważ jeśli sami sobie nie wyjaśnimy pewnych rzeczy, nie odpowiemy na pewne pytania, to wierzcie mi, że będzie Wam bardzo trudno pracować z zespołem, oczywiście, tak? Ja też niejednokrotnie nie mówię, że ja jestem nadzwyczaj skuteczny, oczywiście tak nie jest, natomiast też niejednokrotnie się sam przekonuję na sobie, że pewne rzeczy niepowielane, niepraktykowane po prostu nie działają tak, jak powinny. Więc jeśli chodzi o wyznaczanie celów, to każdy, można powiedzieć, ma taki specyficzny swój aspekt, tak? Czyli tak, gdyby rozebrać te literki na części pierwsze, to ten wyraz SMART, można powiedzieć, że to taki cel S, czyli specyficzny, precyzyjnie określony cel, tak? Mierzalny, mający mierzalne parametry, dzięki którym możliwa będzie ocena tego celu. Ambitny, czyli osiągalny, stawia sobie te cele takie realistyczne, osiągalne, a nie abstrakcyjne. To jest bardzo istotne. Takie trudne do osiągnięcia, osiągane cele motywują nas i Waszych partnerów do odniesienia właśnie sukcesu. R, czyli realistyczne, rzeczywiste, zgodne z naszą misją, i to jest ważne. I te tu i teraz, określone w czasie, musimy po prostu wskazać potencjał osiągnięcia tego celu. Więc jeśli chodzi o wyznaczenie,
wyznaczenie mniejszych celów. Slajd. Musimy pamiętać o tym, żeby nasze cele były określone w czasie, tak najlepiej. Musimy pamiętać, że w życiu musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, dokąd zmierzamy, tak? Musimy przeanalizować swoje ostatnie 10 lat, odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie chcemy być za kolejne 10, co się zmieniło w naszym życiu w ciągu ostatnich 10 lat i co chcielibyśmy zmienić oczywiście w najbliższym czasie, ale nie tylko. Więc tym dalej oddalonym oczywiście też. Więc jeśli chodzi o cele, musi jakiś plan, tak, to jest istotne. Musi to być plan na 5 lat, na rok, na 6 miesięcy, na miesiąc i to są bardzo ważne rzeczy. Oczywiście istotne jest i zachęcam do tego każdego, nie zawsze mnie się to udaje, ale oczywiście harmonogram codziennych zajęć bardzo, bardzo istotny. Jeśli chodzi o zespół, tak, to pamiętajcie, że cele krótkoterminowe i długoterminowe muszą być przyporządkowane do naszych bliskich, do naszych znajomych, tak? Dobrze by było oczywiście ogłosić to gdzieś nawet na jakimś live'ie czy wśród najbliższych, tak, żeby jakby spowodować, że ci ludzie, którzy są wokół nas, w jakimś sensie, żeby mogli weryfikować po prostu te nasze cele, te nasze założenia. Więc jeśli chodzi o pierwszy i kolejny miesiąc współpracy z naszym sponsorem, musimy pamiętać, że tak naprawdę cały czas się uczymy, tak? Cały czas się uczymy, pracujemy ze swoim biurem, ze swoim ofisem, wykonujemy zadania, które nasz sponsor nam polecił, tak? Tak naprawdę cały czas aktywnie pracujemy z tym człowiekiem, który się nami opiekuje, czy z tym naszym uczniem, którego my się zobowiązaliśmy opiekować. Więc planujemy swoją drogę do poziomu, do statusu mastera. Wybieramy trzech najlepiej naszych współpracowników i pomożemy im tak naprawdę osiągać status lidera, tak? Czyli status lider to można powiedzieć taka odpowiedzialność, tak? Do tego, żeby pójść o rangę wyżej. Więc jeśli chodzi o to, kto ma czego się nauczyć, to oczywiście idziemy według planu i układamy plan z tymi naszymi podopiecznymi do uzyskania statusu mastera i to jest bardzo w tym ważne. Kolejny miesiąc to praca zespołowa. Bardzo ważne jest, żeby nauczyć swoich pracowników i partnerów, można powiedzieć, tak? Tych zasad duplikacji, które są tutaj bardzo istotne. Korzystamy z systemu, pomagamy liderom osiągnąć tytuł mastera i tak naprawdę o tym wszystkim chodzi. O to wszystko tutaj chodzi. Własna sieć kontaktów to jest kluczowe. Pamiętajcie, że tak naprawdę głównym parametrem, jeśli chodzi o budowanie tego typu biznesów, obojętnie czy jest to produkt, czy jest to usługa, czy technologia, tak jak w naszym przypadku, oczywiście tutaj mówimy też o produkcie, to mówimy oczywiście o budowaniu sieci, struktury sieci. Podstawą tego jest tego dodatkowego dochodu i jest budujący cały czas regularnie nasz zespół, abyśmy mogli naszą sieć rozbudowywać, musimy po prostu poszerzać o nowych partnerów, czyli cały czas rozmawiać. Ja zawsze pamiętam, kiedy miałem doświadczenie, czy miałem przywilej tak uczenia się od naprawdę bardzo, bardzo dobrych ludzi, to zawsze była mowa o tym, żeby nie budować tylko w głąb, tylko budować też po szerokości. Więc bardzo ważne jest, że kiedy będziecie już mogli z swoją piątką lekko, jakby to powiedzieć, odpuścić, jeśli chodzi o takie liderskie, mentorskie podejście, to trzeba zawsze pamiętać, żeby przynajmniej raz na miesiąc dobierać sobie nowego partnera, nowego, świeżego partnera, tak zwaną czystą krew, świeżą krew, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby utrzymać ten poziom emocji i poziom energii na właściwym poziomie. Więc lista kontaktów, kolejny mały, mierzalny cel, oczywiście tak naprawdę zadanie, tak? Ważne jest, żeby pod tymi, w tej naszej liście pojawiły się imiona, nazwiska, telefon, mail,
Tak, kontakty nie powinny pozostawać tylko w telefonie. Ważne jest, aby mieć je jeszcze przepisane gdzieś w formie papierowej. Pamiętajmy o tym, że czasami niejednokrotnie te telefony giną, czy psują się i nie mamy po prostu dostępu do tych telefonów. Bardzo często jest tak, że relacje są często częścią naszego życia, więc jeśli nie wykorzystamy relacji, wyrządzimy tak naprawdę sobie krzywdę. Ja zachęcam do tego, żeby poprzez właśnie budowanie relacji, jest kilka fajnych pozycji książkowych, które bardzo polecam, żeby sobie przyswoić. Bardzo oczywiście na YouTubie jest tego ogromna ilość. Świetna książka w ostatnim czasie, którą miałem okazję trzymać w ręku i cały czas ją oczywiście otwieram, to jak zjednać sobie przyjaciół i powiększyć ilość swoich kontaktów. Bardzo ważną częścią jest też temat wizytówek. Ważne jest to, żeby te wizytówki były czytelne, żeby człowiek, który je dostanie, żeby wiedział, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, z czym on ma do czynienia. Więc pamiętajcie o tym, że muszą być one profesjonalne. Do tej wymiany kontaktu z tą osobą. Wizytówki materialne, czyli długopisy, magnesy z naszym imieniem, nazwiskiem oczywiście mogą być. No to jest, można powiedzieć, takie trwałe wrażenie na ludziach. Warto mieć takie rzeczy i nawet zainwestować w coś takiego. Więc jeśli chodzi o nasz taki początkowy sukces, pamiętajcie, że ludzie zawsze będą się dzielić na tych partnerów, czyli tych, którzy będą się z Wami chcieli rozwijać, szkolić, dodatkowo powiększać swoje umiejętności, tak? I będą też ci ludzie, czyli inwestorzy, tak? Więc musimy pamiętać, że ten nasz sukces zaczyna się głównie od utworzenia kontaktów, tak? Jeśli tak naprawdę ich nie będzie, to będzie problem. Po wpisaniu nazwisk na liście podzielić się trzeba te dwie grupy na jedną grupę potencjalnych członków zespołu, czyli partnerów, a drugą grupę potencjalnych inwestorów. I stopniowo kontaktować się z tymi osobami z listy, umawiać na spotkania, wyjaśniać korzyści płynące z inwestowania oczywiście w projekt i z korzyści dodatkowe z inwestycji z naszą firmą, ze współpracy z naszą firmą. Więc jeśli chodzi o najlepszy początek, jaki jest możliwy, pamiętajcie, że nic tak naprawdę nie będzie lepiej działać jak wasze oddanie, w sensie w jakimś sensie oczywiście, pod projekt, tak? Czyli to, jak reagujecie na ten projekt, jak o nim mówicie, jaką energię przekazujecie podczas omawiania tego produktu i wiele, wiele innych też takich emocjonujących, można powiedzieć, aspektów, które biorą pod uwagę. Planowanie czasu, bardzo ważna rzecz, tak? Planowanie czasu jest jednym z najważniejszych tak naprawdę działań w marketingu sieciowym i wierzcie mi, że ono jest często niedoceniane. Ja sam z tym problemem się borykam i cały czas oczywiście się walczę. Pomagają mi w tym temacie różne notatniki, listy oczywiście i bardzo ważne jest, żeby zaplanować sobie swój każdy dzień, przygotować 4-tygodniowy plan na najpilniejsze sprawy, jakieś oczywiście hobby dla rodziny, tak? Kiedy będziemy pracować ze sponsorem, będziecie mogli rzucić okiem na zaplanowane spotkania, szkolenia. Pod tym względem powielanie jest bardzo ważną kwestią. Musisz tylko robić to co tydzień, aby tak naprawdę planowanie stało się nawykiem. Pamiętajcie, że tak naprawdę już nieraz słyszałem to zdanie, ale powtórzę jeszcze raz, że łatwy plan to łatwe życie, trudny plan to po prostu bardzo dobre życie, tak? I to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić. Polecam robienie tych planów na następny tydzień, w każdy piątek po południu. Regularnie oceniaj swoje cotygodniowe plany. Przechowuj dokładnie planowany plan swojego wsparcia, swojego biznesu i procesy śledzenia swoich klientów. To jest bardzo, bardzo ważne, aby utrzymać te swoje założone cele, bo oczywiście zachęcam do tego, żeby jak pracujecie z kimś, to jednocześnie, żeby pracować też ze swoimi celami, bo pamiętajcie, że ludzie są częścią waszych oczywiście planów i marzeń. Systematyczność to jest tak naprawdę coś,
co jest kluczowe, jeśli chodzi o rezultaty, tak? To jest to najdroższy, można powiedzieć, zasób, jaki masz, i zawsze jest go mało. Musisz cenić swój czas po prostu i planuj go po prostu świadomie. Organizuj sobie osobiste prezentacje, zarejestruj nowe osoby i zaproś je na seminaria internetowe, szkolenia i prezentacje, zaangażuj je w szkolenia z marketingu sieciowego. Jest wiele kanałów, sami pewnie je znacie, wiele kanałów, które warto słuchać. Ja bardzo lubię i staram się regularnie słuchać polskojęzycznego kanału Expert Bentley. To jest taki ogólny zarys projektu gdzieś tam marketingu sieciowego, tak? Nie polecany jest jakby żaden produkt, żadna firma, tylko są po prostu świetne rozmowy, które warto przelać na swoje doświadczenia. Rezultatem takiej systematycznej pracy, pamiętajcie, że to będzie to, że pomożecie swoim kontaktom, z partnerom odnieść sukces i tym samym wy odnosicie sukces i jednocześnie oczywiście wysoki status. Także pamiętajcie, że kłopoty z pieniędzmi, jeśli się rozwiążą, a wcześniej czy później, oczywiście, tak jak Ewa napisała, rozwiążą się na pewno, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby sobie tutaj tym marketingiem jeszcze tutaj pomóc. Więc podczas rozmowy telefonicznej to jest kolejny ważny element, tak? Pamiętajcie, że mając na celu zaproszenie takiej osoby na spotkanie, na pierwsze seminarium internetowe, pamiętajcie, że trzeba opanować najlepiej trzy ważne umiejętności. Budowanie wzajemnego zrozumienia podczas rozmowy. Bardzo jest ważne, aby przyciągać uwagę klienta na samym początku rozmowy telefonicznej i zrobić wrażenie w pierwszych 5 sekundach rozmowy. Więc bardzo ważne jest to, żebyście jednak robili sobie nawet sobie notatki na temat swoich kontaktów telefonicznych, żeby wiedzieć, z kim rozmawiamy, kiedy wracacie z powrotem do tej rozmowy za jakiś czas, żebyście wiedzieli, o czym rozmawialiście wcześniej. Skutecznie zadawaj pytania, najlepiej w sposób otwarty, tak, żeby ktoś mógł odpowiedzieć na te pytania, tak, nie tylko potwierdzić tak bądź nie. No i oczywiście musisz potrafić i umieć słuchać, tak? Nie zapominaj słuchać klienta i mówić mniej. Ja zawsze, kiedy słuchałem o tej akurat umiejętności, to zawsze pamiętam do dzisiaj, tak, że po to masz jedną parę uszu, czyli dwoje uszu, dlatego masz jedne usta, żeby bardziej słuchać niż mówić, i to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli osiągniesz swoje cele, rozmawiając przez telefon, to jest jedna z trudniejszych umiejętności. Musisz pamiętać i musisz umieć i mieć wrażenie, poprawnie wymawiać słowa. Podczas osobistego spotkania, jakie prowadzisz, powinieneś też wyrażać swoje myśli w sposób maksymalnie zrozumiały. I oczywiście niejednokrotnie powtarzam i zachęcam do tego, żeby zawsze, zawsze, jak to jest możliwe, mówić prawdę i tak, jak to czujecie, tak po prostu mówić. Także jeśli chodzi o telefony, to wyjątkowa umiejętność. Jeśli ją posiądziecie, czyli zapraszać przez telefon, nawet tak zwane zimne kontakty, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ważna umiejętność, która przyda Wam się nie tylko w tym biznesie, ale też na co dzień. Także jeśli chodzi o notatkę, tak jak wspomniałem, zróbcie sobie ten taki krótki skrypt o tym, o czym rozmawialiście. W żadnym wypadku nie warto czytać z kartki, bo niejednokrotnie jest tak, że ktoś Wam zada pytanie i po prostu popsuje Wam scenariusz tej rozmowy, więc o tym też warto pamiętać. Warto mówić powoli, wyraźnie, tak? Możesz być trochę zdenerwowany, ale to zupełnie normalne. Zdenerwowanie zniknie po kilku telefonach, tak naprawdę. To tak jak u mnie, można powiedzieć, od początku, kiedy prowadzę tę prezentację. Od dawno nie prowadziłem i czuję pewnego rodzaju dyskomfort dzisiaj, natomiast im dłużej ją prowadzę, tym lepiej się po prostu czuję. I to jest pewnie normalne, pewnie tak macie. Trzeba się po prostu przygotować, tak? Przygotować na to, że też po prostu klient czy ten nasz partner powie nie, tak? Że nie chce nas słuchać, że go to nie interesuje, i ja zawsze mówię sobie, że i to jest też ważne, żeby to zrozumieć, tak, i pogodzić się z tym w sobie, że każde nie tak naprawdę
zbliża Was do Waszego sukcesu, bo im więcej nie usłyszycie, tym i będziecie to robić, tym bardziej i tym bardziej skuteczni będziecie i wcześniej czy później będziecie mieć większy sukces. Ja zawsze o tym tak słyszałem, zawsze o tym tak słuchałem i wierzcie mi, że to ma ogromny, ogromny odzwierciedlenie w rzeczywistości tak naprawdę jest. Jeśli tylko to wykonujemy, to tak naprawdę wcześniej czy później, jeśli się nie poddajemy, wcześniej czy później ten sukces przychodzi. Więc aby uzyskać dobre wyniki, po prostu musimy być wytrwali. Jeśli mamy adres e-mail do tej osoby, możemy wysłać takie listy z podziękowaniami dla niej i trzeba po prostu pamiętać, tak, że praktyka jest drogą do doskonałości i zdobycie jej po prostu pewnie oczywiście trochę potrwa. Natomiast najgorsze jest to, co może się zdarzyć, kiedy ktoś powie nie, a my się z tym jakoś będziemy mocno utożsamiać. Po prostu musimy pamiętać o tym, że ten biznes, obojętnie czy to jest produkt, czy usługa, czy tak jak mówię, tutaj mamy połączone, tak, mamy technologię z usługą, produktem, do tego marketing, to tak naprawdę kwestia statystyki zrobi nam największą pracę, tak? I to jest istotne, żeby ten kontakt e-mailowy i telefoniczny po prostu utrzymywać, relacje budować jak najlepiej się da. Pamiętajcie oczywiście o tym, że każdy ma prawo do tego, żeby mieć swoją opinię. Musimy częściej się uśmiechać, więcej słuchać, oczywiście też zgadzać się z tym, co ludzie mają do powiedzenia, bo ja też nieraz słyszałem, że wszystko to, co jest istotne i wcześniej czy później po prostu do nas przychodzi. Jeśli tylko się nie poddajemy, to naprawdę wcześniej czy później osiągamy to, co chcemy. Więc jeśli chodzi o kolejny slajd, pamiętajcie, żeby po prostu stworzyć pewnego rodzaju atmosferę, taki jeden swój, może nie tak schemat, jak styl rozmowy i styl prezentowania tego biznesu, bo każdy biznes ma po prostu swoje jakieś tam kluczowe aspekty, więc staramy się i słuchać do końca naszych rozmówców, tak, nie zawsze przerywać, tak, nawet jeśli się z czymś nie zgadzamy, bo to jest istotne. I wcześniej czy później wierzcie mi, że przyjdzie ten czas na tak zwane tak. Więc jeśli chodzi o kluczowe, jeśli chodzi o budowanie i konstrukcję pytań. Ważne jest, żeby te pytania były tak zwanymi pytaniami otwartymi, tak żeby można było poprzez te pytania, które zadamy, można było, że tak powiem, wyciągnąć, tak, od naszego rozmówcy wiele myśli, wiele argumentów być może, tak, i wiele jego opinii nawet, tak, do tego, żeby dalej poprowadzić tą rozmowę, żeby ona była już tak później poprowadzona, jak po prostu my chcemy, tak? I to jest istotne, żebyśmy na te pytania już w głowie, oczywiście, jeśli szybciej się wypraktykujecie w tym projekcie, to wierzcie mi, że później z automatu, jak ja to powtarzam, jak z rękawa, będziecie wydawać i odpowiadać na pytania, które po prostu wcześniej czy później będą tak już jakby w komunikacie do tej osoby wystawione, że tych nie naprawdę będzie coraz mniej. Więc pamiętajmy jeszcze o pytaniach końcowych, tak? Czyli w czym możemy jeszcze pomóc, czy są jeszcze jakieś dodatkowe niuanse, które chcielibyśmy rozwiązać. Bardzo ważne jest to, żeby przynajmniej kilka, przynajmniej dwa, trzy razy, żeby nasz rozmówca potwierdził, że nas rozumie, tak? I żeby potwierdził, że jest naszym przyszłym dalej klientem, czy rozmówcą, czy być może naszym partnerem. Bardzo, bardzo ważne jest to, tak jak wspomniałem, zawsze o tym staram się pamiętać. Oczywiście o tym, żeby notować to podczas rozmowy, to bardzo ważne. Nawet to, ile ktoś ma dzieci, jak ma zwierzęta, czy gdzie mieszka,
czy nie wiem, tak, jaka jest po prostu pogoda u niego. Bardzo ważna jest ta komunikacja po. No i tak jak wspomniałem, bardzo jest istotne to, żeby skupić się na tym naszym słuchaczu, na słuchaniu, bardziej na słuchaniu niż na mówieniu. Oczywiście mówimy też energicznym tonem, tak, jeśli chodzi o to, w którym momencie tak zwana modulacja głosu następuje, to czy to mówimy o projekcie, tak, czy jeśli mówimy o nim, to warto pamiętać o tym entuzjazmie, optymizmie, tak, i pamiętać o tym, żeby te notatki cały czas mimo wszystko robić. No i co? I kwestia spotkania tak biznesowego, jak już umówicie sobie spotkanie biznesowe na prezentację, czy to jest ta prezentacja online czy offline, to pamiętajcie, że tak naprawdę są pierwsze istotne i bardzo, bardzo ważne tak naprawdę dwie rzeczy, trzy rzeczy, tak? Aby nie mówić o sobie, nie mówić tylko o sobie, bo to jest bardzo ważne. Ja nieraz ilu ja miałem rozmówców, kiedy ktoś mnie zapraszał na prezentację i głównie mówił o sobie, to jest po prostu niesamowite, to strasznie słabo wygląda. Nie rozmawiam o swoich produktach, to punkt numer dwa, i punkt numer trzy, nie rozmawiam o swoich usługach, przynajmniej na początku. Pamiętajcie, pilnujcie tego, jak się ubieracie, jaki biznes oferujemy. Tak, nie możemy chodzić w spodenkach na prezentację, tak, nawet jeśli jest 40 stopni, polecając taki biznes, w jakim jesteśmy. Pamiętajcie, że decyzja zawsze należy do tego, decyzja jak kto jest ubrany po tej drugiej stronie, zawsze zależy od tego naszego klienta, rozmówcy. Nie jesteśmy stronniczy, pamiętajcie, nie oceniać. Ja bardzo, bardzo często spotkałem się z tym, że poprzez ocenianie kogoś, tak, kto się nadaje, kto się nie nadaje do tego biznesu, bardzo często się zdarzało, że po prostu albo ja się myliłem, albo ktoś się mylił, tak? To nie zawsze tak działa, że tylko w jedną stronę. Ważne jest to, żeby się dowiedzieć, jak klient żyje, jakie ma marzenia, tak? To jest istotne, no i tak naprawdę to wzbudzi nasze zaufanie. No i tutaj musimy pamiętać o tej skutecznej prezentacji do tego, aby po prostu sprzedać, tak? I to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. A więc 7 kroków udanych w sprzedaży. Spróbuję Wam to teraz przytoczyć, dobra? I wierzcie mi, że wcześniej czy później będziecie sobie mogli to oczywiście praktykować sami. Ok, więc szybkie 7 kroków. Pokaż klientowi, że inwestycja w projekt jest rozsądna i znacząca. Bardzo, bardzo ważne. Ja bardzo często naprawdę staram się nawet pokazać swój office, tak? I pokazać, ile ja w tym projekcie mam po prostu zainwestowane, tak? Ile mam udziału na ten moment. Ludzie bardzo lubią się porównywać. Nie? No i super. Porównać się na przykład do tego, żeby mieć 1 000 000 udziałów, jak najbardziej. Ja bardzo często mówię o tym, żeby to był cel naszego klienta. Niech ma chociaż 1 000 000. Powiedz klientowi o niezawodności, w jaki sposób klient może bezpiecznie inwestować. Tak, to jest bardzo ważne, że pożyczamy te pieniądze, tak, w firmie, że to one gdzieś tam nie znikają, tak, firma ich w sekundę nie przejada, tylko to są inwestycje na konkretne potrzeby. Zapytaj klienta o jego potrzeby, dowiedz się, z czego naprawdę chce. Podsumuj kilka zalet pakietów, a także opisz swoją wizję projektu. Bardzo ważne. Ja bardzo często o tym mówię, gdzie ja wchodziłem w ten projekt i co wtedy się działo i gdzie ja jestem dzisiaj. Jak pokażemy tą dysproporcję, można powiedzieć, naszemu klientowi, to wierzcie mi, że ci ludzie zupełnie inaczej na to miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj, reagują. Pytania. Czy jest Pani zainteresowana? Która opcja dla Pana jest najlepsza? Raty czy jednorazowe inwestycja bezpośrednia? Tak, zadawać pytania trzeba, aby podsumować połączenie telefoniczne. Trzeba się dowiedzieć o możliwościach finansowych klienta, wyjaśnić mu znaczenie następnego etapu rozwoju firmy. Bardzo ważne, tak? Oczywiście ja staram się też nie wyciągać z tego portfela klienta ile się da, tak? No, to też nie elegancko wygląda, tym bardziej, że w którymś momencie
klient naprawdę się do tego jest w stanie zorientować. Bardziej chodzi o to, na ile jest w stanie miesięcznie sobie pozwolić. Pamiętajcie, że miesięczne raty to też dla Was pewnego rodzaju stabilność, taką stabilność prowizyjną. Jeśli chodzi o zasady spotkania biznesowego, tutaj też bardzo ważne i wyraźnie w krótkim podsumowaniu musicie pamiętać, gdzie jest koniec prezentacji, jak to spotkanie będzie wyglądało. No i tak jak wspomnieliśmy, poznać potrzeby klienta, pytać, słuchać klienta, zaoferować rozwiązania, argumentację, zbijanie obiekcji, technika pytań zamkniętych, streszczenie podstawowych faktów, wyjaśnienie, uzgodnienie, bardzo ważne. Rejestracja klienta. Jak już zarejestrujecie klienta, pamiętajcie, żeby później zorganizować kolejne spotkanie, wyszczególnić zadania klientowi, na przykład przygotuj mu listę osób, uzgodnić system współpracy, używać materiałów potrzeb marketingowych, tych, które daje firma podczas spotkania biznesowego. Techniki zamykania rozmowy, oczywiście ja nie zawsze lubię z tego korzystać, jeśli chodzi o taką, jakby to powiedzieć, strukturę i taką technikę typową, bo to bardzo, ja osobiście to bardzo poznaję na swoich rozmówcach i nie zawsze to lubię. Ale pamiętajmy, aby się nie bać oferowania współpracy. Ten, kto nie prosi o współpracę, nie odniesie sukcesu, pamiętajcie. Bezpośrednim pytaniem jest sprawdzenie zainteresowania klientów. Jak się podoba Pani projekt? Jak możemy stworzyć własne biuro internetowe? Czy mogę pokazać, jak to zrobić? Pamiętajcie o tym, że możecie działać, żyjecie lokalnie, ale działacie globalnie, tak? Więc mamy naprawdę ogromne możliwości współpracy. Co tam mamy jeszcze? Jeśli chodzi o pytania alternatywne, tak? Warto zasugerować dwie opcje, tak? Czy to te raty, tak? Czy inwestycja no jednorazowa, tak? Tutaj jest dużo większe prawdopodobieństwo na to, że usłyszycie tak. Tak, no bo dajecie dwie opcje do wyboru, gdzie każda z nich jest dla Was korzystna. No i jeśli chodzi o pytania z odpowiedziami na tak właśnie, to po każdym pytaniu potwierdzaj swoją odpowiedź słowem tak. O ile pamiętam, na przykład, tak? Taki Wam dany przykład. O ile pamiętam, podobała się Panu ta okazja, prawda? Tak. Czy zgodzi się Pani, Pan ze mną? Najczęściej mówimy o tym, że jest to tak. Czy pasuje Pani taka opcja, bądź taka opcja, tak? Czy zrozumiała i zauważyła Pani korzyści, tak, z tego projektu? A więc, czy może Pani zainwestować? Ja Panu pomogę się zarejestrować. Mam rację? W pewnym sensie jest to tak zwana technika Franklina. To taka metoda, która pomaga klientowi w procesie podejmowania decyzji. Gdy podkreślamy zalety współpracy, a klient sam podejmuje decyzję, widząc pewne wady i zalety, oczywiście musimy powiedzieć temu klientowi, naszemu rozmówcy, żeby spojrzał na ten projekt jakby ze strony zalet i wad też oczywiście, tak? Ważne jest, aby ryzyko i gwarancje podkreślić, jeśli chodzi o kwestie firmy. No i to, że oczywiście projekt rozwija się we właściwym kierunku. Bardzo, bardzo ważne. Następnie warto wziąć taką kartkę A4, tak? Podzielić ją pionowo na dwie części, napisać wady projektu w lewym górnym rogu arkusza, korzyści projektu w prawym górnym rogu. Wtedy dać kartkę klientowi i poprosić go, aby napisał pod nagłówkiem wady projektu, wszystkie niedociągnięcia, o których wie, być może się ich spodziewa. No i trzeba zacząć po prostu pisać zalety projektu i zalety współpracy, tak? Napisać wiele tych zalet. Jak zobaczycie i policzycie słowa, ile tego wszystkiego tam jest, to wierzcie mi, że każda kolejna minuta będzie łatwiejsza, a już na pewno kolejne spotkanie pójdzie po prostu z górki. Więc warto powiedzieć takie zdanie, proszę Panią, Pana, może Pani mieć pewność, że zalety naszego projektu są znacznie większe niż wady, a więc nie widzę potrzeby się dłużej wahać. To powinien być do tego sygnał aktywnej decyzji, tak, czy konkretnej decyzji, czyli czy tak naprawdę raty, czy jednorazowa inwestycja. Ja z reguły tak najczęściej kończę
rozmowy. Więc porównanie inwestycji z innymi opcjami. Pamiętajcie, że porównujemy firmę naszą do innych firm, wskazujemy ryzyko na papiery, w obligacje, papiery wartościowe, kryptowaluty. Warto zwrócić uwagę na te wszystkie aspekty. No i na samym końcu ja zawsze zachęcam do tego, żeby podkreślić oczywiście zalety inwestowania w nasz projekt. Bardzo istotne, jeśli chodzi o to, jak kończymy taką prezentację, tak? Starajcie się być cały czas pozytywni, zainspirowani. Bardzo lubię to słowo. Ja niejednokrotnie, będąc na prezentacji oczywiście projektu, czułem się zainspirowany i to niejednokrotnie działało dużo lepiej niż wiele rzeczy, które o tym projekcie powiedziałem, tak? Ale sposób, w jaki to powiedziałem, to po prostu sprawiło, że projekt po prostu się sprzedał, albo rozmowa była wyjątkowa. Więc tak naprawdę technologia sprzedaży to najlepszy, można powiedzieć, transport dla tego biznesu. Możesz zostać właścicielem najlepszego samochodu w historii sprzedaży, ale dopóki nie będziesz w stanie kierować tym samochodem, nigdzie nie pojedziesz. Naucz się sprawiać, by Twoja podróż była bardziej wydajna i efektywna. Musisz zostać mistrzem, zawodowym kierowcą, a ludzie uwierzą Ci i będą chcieli z Tobą pracować. Tak najczęściej to działa. Jak to mówią, przykład idzie od góry, więc jeśli przykład idzie od góry, to dajcie z sobą najlepszy przykład. Skuteczna strategia kolejnych kroków, wsparcie, bardzo ważne. Pieniądze zaczynają płynąć do nas, gdy zaufanie rośnie. Staramy się jak najczęściej i jak najlepiej stać wiarygodnym partnerem biznesowym. Zawsze mówimy klientowi prawdę. Kiedy nie możemy odpowiedzieć na jakieś pytanie, oczywiście pamiętajcie, że macie swojego nadsponsora albo osobę, która was wprowadziła do projektu. Ona najczęściej zna odpowiedzi na te pytania. Nie obiecujemy, a później tego nie robimy, tak? Pamiętajcie, że to, co nas odróżnia od odnoszącego sukces, od nieudolnego sprzedającego, to wsparcie klienta. Jeśli ten nasz klient będzie miał wsparcie, wtedy naprawdę to będzie relacja długoterminowa. Komunikacja z klientem, bardzo, bardzo ważny, tak zwany follow-up po naszym kontakcie. Bardzo istotne, to Wam przyniesie tak naprawdę bogactwo. Follow-up, bardzo, bardzo ważny aspekt. Jeśli tak naprawdę, czy to w tym biznesie, czy w jakimkolwiek innym, czy ogólnie w życiu, jeśli jest powrót do klienta, to zawsze ta komunikacja się po prostu zwraca. Zawsze utrzymujemy otwarte relacje. Pytam o swoich klientów o możliwości skontaktowania się po spotkaniu takim komercyjnym. Następnie organizujemy swoje spotkanie, czy to w grupie, czy dla kilku osób, czy bezpośrednio, indywidualnie. Pamiętajcie, że ludzie nie zawsze czytają maile, tak? Więc ten kontakt słowny jest jednak bardzo, bardzo ważny. Skoncentrować się trzeba na wysokiej jakości materiałach, takich jak przewodniki, artykuły lub webinary. To najważniejszy krok w budowaniu zaufania między nami a naszym partnerem. Także to, co było obiecane, starajmy się po prostu tego dotrzymywać. Bardzo też istotna kwestia, żeby docierać w krąg naszych znajomych, czyli poprosić, wręcz niejednokrotnie warto poprosić, tak, klienta czy naszego partnera o to, aby poznał cię z ludźmi ze swojego otoczenia, żeby też może, jeśli on nie potrafi o tym projekcie jeszcze opowiadać, to aby mu pomóc, tak? To wszystko przekazać. I tak to tak naprawdę powoduje, że stajemy się bardziej wiarygodni, a ten nasz partner staje się coraz bardziej pewny tego naszego biznesu czy naszej współpracy. Więc strategia konkretnych kroków, pamiętajcie, wyznaczyć plan, pójście razem w tym planie z naszym partnerem. Pamiętajcie, że nie wszyscy ludzie w marketingu sieciowym zwracają wystarczającą uwagę na strategię wsparcia, tak? Ale jest to klucz, naprawdę wielki klucz do sukcesu w tym biznesie.
nasza struktura i taktyka odróżnia po prostu od sprzedawców i konstruktorów tej struktury. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę konsekwentnie wykonywane działania powodują, że po prostu ten kontakt jest lepszy. I zobaczcie tutaj, po jednym dniu jest oczywiście ekscytacja, po 4 dniach już jest jakieś takie wymijanie, tak, i nie do końca, niedokończony tak naprawdę klient. No i bardzo trudny po 10, 5-10 dniach. Tak naprawdę, jeśli tam nie wykonamy pracy wcześniej, to tak naprawdę nasze szanse spadają dosłownie o wiele procent. 7% to jest sukces powodzenia po 10 dniach. Więc tak naprawdę nie ma sensu zadowalać się 7%. Zachęcam do 70%. Oczywiście ta ilość procentów nie odpowiada na rentowności tego projektu, więc pamiętajcie, żeby też o tym opowiedzieć, tak? Obiekcje klienta i argumentacja. No, pamiętajmy o tym, że im więcej tak naprawdę nauczymy się i częściej będziemy odpowiadać na te obiekcje, tym tak naprawdę będziemy lepsi w tym, co robimy. Więc odpowiadając na najczęściej zadawane obiekcje, tak, najczęściej zadawane pytania, czyli nie mam pieniędzy, nie mam czasu, rynek jest przesycony, nie znam zbyt wielu ludzi, to jest kolejna piramida, nie mam dobrego doświadczenia w marketingu sieciowym, mój mąż, żona się nie zgodzi, to nie zadziała i potrzebuje czasu do namysłu, potrzebuje pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. No, tych wszystkich jakby pytań, odpowiedzi jest po prostu tysiące. To w jaki sposób poradzimy sobie z tym, żeby te obiekcje rozwiązać, sprawi i tak naprawdę zyskamy ten parametr skuteczności, czy to większy, czy mniejszy. Pamiętajcie, aby nie bać się obiekcji, ponieważ sprzeciw każdego klienta, tak jak wspomniałem, to nie, które słyszycie, to im więcej go słyszycie, tym naprawdę wasz sukces jest bliżej. Więc starajcie się, aby tych obiekcji klient miał na początku dużo, tak? Odpowiadając na te obiekcje, stajecie się lepsi, a tym samym wasz klient staje się pewniejszy w tym, co robił. Więc jeśli chodzi o taką prezentację, pamiętajcie, że czas trwania prezentacji takiej pierwszej, tak zwany pierwszy krok to 15 minut, później przeniesienie tego wstępnie już konkretnie zainteresowanego klienta na dłuższą prezentację, na dłuższy webinar. Pamiętajcie, że nie tylko ja oczywiście na tych webinarach mówię, warto słuchać też innych, jak najbardziej. Mówimy o wymianie kontaktów, tak, telefonicznych, tak, one naprawdę nie są tak straszne, jakby się mogły wydawać. W kolejnym slajdzie mamy rejestrację, tak, pokazujemy, jak ta rejestracja jest prosta, łatwa i możliwa do duplikowania. Pamiętajcie o wizytówkach, wizytówka to Twoja twarz. Przygotuj sobie wcześniejsze materiały, tak, żeby z czymś ten nasz klient został. Dokładnie. Zdecydowanie warto zrobić to wcześniej. Warto pamiętajcie, ja już nieraz się na tym złapałem, że zbyt dużo czasu, może zbyt bardzo chciałem niż ci moi rozmówcy, tak, osiągnąć ich sukces, tak? Więc skupiajcie się na pozytywnych ludziach. I warto zdecydowanie tym ludziom więcej czasu poświęcać. Pamiętajcie, że każdy ma prawo do swojej racji, każdy ma rację, każdy ma swoją rację, więc pamiętajmy, że każdy ma prawo do swojego punktu widzenia i to jest bardzo ważne. Warto się nauczyć nawet takiej trochę asertywności, tak? I powiedzieć niejednokrotnie, rozumiem, że nie chce pani zrobić, tak? Nie chce pani zarabiać sama, więc może pani kogoś zna, kto chciałby zarobić troszeczkę więcej pieniędzy. Być może teraz dodatkowo, a w przyszłości dużo więcej. Pamiętajmy, że nie każdy się do tego nadaje, tak? Czyli nie wszystkich uszczęśliwimy. Pamiętajmy, że nie wszyscy nas polubią, tak? Ja też
Nieraz miałem tego przykład i do tej pory mam oczywiście. Nie zawsze. Mam wśród swoich rozmówców przyjaciół i kolegów. Niejednokrotnie z tych kolegów, którzy kiedyś byli, już ich dzisiaj nie ma. I tak naprawdę tak to dzieje. Pamiętajcie, że ten tak zwany follow-up, czyli ponowny kontakt, jest bardzo, bardzo istotny. 90% sukcesu to jest właśnie to doświadczenie. Nie starajcie się naprawić złego samochodu, złej maszyny. Coś, co jest złe, nie starajcie się tego naprawiać na siłę. Nigdy nie zmieniaj sztuczek, które działają. Tylko je wzmacniaj i dodawaj im energii. Mówi Alan Pease. Więc pamiętajcie, gdzie jest nasz projekt, gdzie jest jego koniec, gdzie jest jego początek oczywiście. Za tym projektem stoi ogromna historia i wierzcie mi, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym czasie i warto o tym ludziom wspominać, bo takiej szansy ludzie mieć już po prostu nie będą. Prawdopodobnie więcej. Wstawiłem tam jeszcze dwa takie małe zdjęcia od siebie. No, dosyć historyczne chyba miejsce nawet, bo raz ze względu na pana Junickiego, a dwa, że jest to pierwsza postawiona podpora w Dubaju, tam gdzie ten Dubaj dzisiaj zupełnie inaczej wygląda. I wierzcie mi, że tą małą grupą tych ponad 100 osób, tam jest chyba niecałe 100 osób, ogólnie to szkolenie skończyło ponad 100 osób, ale tą małą grupą, tymi kilkoma osobami z Polski, wierzcie mi, że staramy się robić oczywiście coraz więcej, ale tam się naprawdę tworzy historia. I z tej małej grupki dzisiaj jest bardzo, bardzo dużo się dzieje. Ten Dubaj już, Szarża w tym momencie zostało już mocno przebudowane. To jest zupełnie inne miejsce od tego, które byliśmy tam wtedy. Więc ja jakby cały czas tą wizją tego projektu nie ukrywam, że moi bliscy nie zawsze się z tego cieszą, że często mówię o wizjach, tak? A o tych jakby naocznych, dotykając tych pewnych rzeczy, to tak jest, z tym bywa czasami różnie i na to się zdecydowanie musicie przygotować. Więc do tego Was zachęcam, żebyście nie tylko żyli wizją, ale tym, co za tą Waszą pracą, za tym Waszym poświęceniem stoi. No i co mogę więcej powiedzieć? Zachęcam Was do tego oczywiście, żeby dołączać do moich webinarów, do kontaktu ze mną, jeśli macie jakieś pytania oczywiście. Ten webinar będzie nagrany, więc możecie go podsyłać też swoim partnerom, być może im się to przyda. A jeśli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, oczywiście służę pomocą i wsparciem. Ja na ten moment bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Już mocno się ściemniło na dworze. Wszystkiego dobrego. Raz jeszcze dziękuję za obecność i prawdopodobnie do usłyszenia niebawem. Bardzo dziękuję.